Witam wszystkich serdecznie, tutaj Black Johnny. Dzisiaj gramy talonem na Kasadina. Jest to kolejna kontra, to jest chyba nawet lepsza kontra o wiele niż Galio, którego mieliście okazję oglądać ostatnim razem. Z innych kontr, mnie na przykład pokonał kiedyś Kennen, kiedy grałem Kasadinem. Nie wiem, czy to jest kontra, może po prostu ja jestem za słabym Kasadinem, a ten koleś był zbyt dobrym Kennenem. Pojawiły się stwory. Ale wydaje się, że no, są szanse. Tutaj koleś też piknął specjalnie Kennena, chciał iść na tego, ale ja wcześniej piknąłem Talona i powiedziałem, że no się tutaj jak widzicie, że Kennen też jest dobry, ale myślę, że nie mogę iść przeciwko Garenowi, bo Garen był na topie. Dlatego ja zostałem na midzie. Mamy w drużynie też Blitzcranka i Amumu, więc mamy sporo AOE. Poprawna kompozycja. No i cóż, no i tyle. Z innych jeszcze kont takich, kiedyś wygrałem kilka razy chyba Gangplankiem z Kasadinem. A ten Kennen coś, nie wiem, coś ma chyba z mózgiem, nie tak jest. Miał iść na topa, a co on tutaj sterczy i przeszkadza. No i tak, staram się harasować Kasadina, kiedy tylko mogę. Runy mam i masterki mam takie troszeczkę jak pod junglera i pod AD carry. Jak widać, na razie się to nieźle sprawdza. Na drugi level wziąłem sobie ten dash z silencem. Też całkiem dobry skill, zwłaszcza przeciwko Kasadinowi. No pasyw, wiadomo, że zadajemy więcej obrażeń, kiedy koleś jest ogłuszony, uciszony. Albo, a, uciszony nie. No ale nieważne, jeżeli tam jest na nim jakieś CC zazwyczaj. Jak widać, tam obrażenia Kasadina nie są jeszcze zbyt wysokie. On ma w tym momencie tylko pierwszy poziom swojego Q. Pierwszy poziom Q, no to nie są jeszcze duże obrażenia, dopiero od drugiego zaczynają się spore. No i patrzcie, cały czas konsekwentnie go harasujemy. On już nie ma many. Nie wiem, pewnie na drugi skill wybrał E zamiast W, albo ja nie wiem co. No i zobaczcie, masz tylko 200 HP. Ignite zabiera 110. No, nie wystarczy jeszcze, żeby go zabić. Haha, jaki błąd z tym Warwickiem. Nie, no serio, biega przez ściany. No Warwick przyszedł mu troszeczkę pomóc, dzięki temu w ogóle Kasadin może farmić, bo inaczej jak widzieliście, nawet nie mógł farmić. Lepił sobie miksturkę many, więc ma tej many troszeczkę więcej już w tym momencie. Ostatnio właśnie zauważyłem, że jest to modne, wziąć jedną, dwie miksturki na życie i jedną na manę. No i powiem wam, że rzeczywiście nie jest to złe rozwiązanie. Ale ja mam runy chyba na mana regen. Nie, nie mam run na mana regen w tym momencie. Ale zazwyczaj na midzie mam mana regen, więc no nie korzystam z tego rozwiązania z miksturką na manę. No i staram się zaschitować jak najwięcej. No tutaj akurat z tym zaschitowaniem to nie idzie mi najlepiej. Jak widać. Mam 20 minionów w tym momencie. Oj, proszę bardzo, dash. Później W. No i cóż, nie idzie z tymi acitami, nie idzie. Mam co ja mam? Ja mam 20 minionów, Kasadin ma tylko 8. Więc jak na razie całkiem nieźle. Przeciwnik pokonany. Kasadin z healem to też jest coś troszeczkę dziwnego. Zazwyczaj bierze się na niego Ignite. Myślę, że to jest dużo lepszy wybór. No skill ten, no, chyba nie wiem, czy trzeba mówić. No E to ucisza, W spowalnia, wyrzuca te ostrza takie w dwie strony. Q nakłada efekt krwawienia. Więc najpierw maksuje W dla harasu. A później Q. E jako pierwszy, jeden poziom, żeby tylko doskoczyć do przeciwnika.
No i ulti oczywiście, kiedy tylko można. Chyba każdy wie, jak wygląda ulti Talona. Daje nam niewidzialność, rozrzuca ostrza we wszystkie strony. Zdaje spore obrażenia. Przepraszam, ale coś z moim głosem jest nie teges. Nie wiem dlaczego. Czuję coś takiego na gardle. Ha, tylko teraz bez komentarzy jakichś. Bez podtekstów. No i znowu uciszenie. W, Q, Ignite. No i niestety, ale przeżyję dzięki swojemu healowi. Gdyby nie ten heal, to prawdopodobnie już miałbym killa w tym momencie. No ale zawsze kogoś musi się już wrócić. Przyszedł tutaj Warwick. No niestety, wiem, że niedługo pewnie będzie miał szósty poziom. I wtedy, no możliwe, bardzo możliwe, że mógłby mnie zabić. Warwick nie ma co prawda Ignite'a, no ale zobaczcie. Także tylko sfarmię szybko te miniony i uciekam. Mumu również wiedział o tym. Dodatkowo wszedł jeszcze Kasadin, więc to już w ogóle. No ale cóż, trochę szkoda było mi tych minionów, więc zostałem pod wieżą. Niestety Amumu nie za bardzo oddawał mi Blue, a jak widzicie, no Blue by się bardzo przydało na Talonie, bo chyba coś zostało zmienione w jego kosztach many. Kiedyś wydaje mi się, że to wszystko było znacznie tańsze na samym początku, że Talon mógł wtedy spamować strasznie. Teraz ja mu pingowałem, żeby się cofał, no ale nie posłuchał, no i widzicie, jak się to kończy. Amumu zabity. Przeciwnik. Co kupiłem później? Dwa dorany i wampiryczny kostur, żeby dłużej utrzymać się na linii. Jedną miksturę. No, przydałyby się wardy bardzo, ponieważ ten Warwick często tutaj wchodzi. Ma już szósty level, no ale nie starczyło złota. Chciałem mieć troszeczkę więcej sustaina, czyli właśnie ta kradzież zdrowia. No i proszę bardzo, oberwał troszeczkę. On chyba po prostu, nie no, ma jakieś runy na AP, więc nie wiem czemu tutaj jego obrzenia są takie słabe. Ja nie mam jakiejś wybitnej, dużej odporności na magię. Ponieważ no nie są to runy specjalnie dostosowane na Talona z Magic Resistant, tylko raczej to są runy pod AD Carry, czyli z pancerzem. Ale cóż, proszę bardzo, kolejny raz oberwał. I zobaczcie, jak masz mało zdrowia, 400 punktów życia. Że chyba niedługo będzie kill. Many też już ma niezbyt wiele. Wrócił się, a to oznacza, że możliwe bardzo, że tutaj gdzieś w pobliżu jest Warwick. Bo no, często tak jest, że kiedy goście mają mało życia, chcą się wrócić, a nagle się cofają, to znaczy, że gdzieś blisko jest jungler. No i właśnie tak było w tym przypadku. Jak widać było, Warwick poszedł z mida na bota. Tam im zapingowałem, żeby się cofnęli. A tutaj był Amumu z ulti. No niestety nie udało się. Nie, udało się. Warwick zginął, ale niestety nasz korki również zginął. Tutaj... Ach, przegapiliście. Znaczy ja przegapiłem. Jak zabijam Kasadina. Więc użyłem po prostu flesza, E, W, Q i ulti. I dzięki temu zdobyłem killa pod wieżą.
No, szkoda, niestety. Również poszedł Ignite. Także chyba wszystko dla pewności. Lepiej wyrzucić, niż nie wyrzucić i żałować, że się nie użyło, prawda? No i Warwick, wiem, że nie ma ulti, ale... Znaczy wiem, teraz wiem, ale wtedy, kiedy grałem, to nie wiedziałem. W tle słyszycie telefon, pewnie znowu jakiś telespam. Nie wiem czemu moi rodzice nie chcą się pozbyć telefonu stacjonarnego. Oboje mają telefony komórkowe również, więc ja naprawdę nie widzę sensu trzymania tego telefonu. Zresztą chyba nawet miał ojciec to rozwiązać, więc nie wiem czemu tego nie zrobił. Nie dość, że zaoszczędziliby troszeczkę pieniędzy, to jeszcze nie byłoby tego irytującego spamu. Dzwonią codziennie, praktycznie po kilka razy, no. Napisałem im SMS, żeby uważali, pingowałem im, bo coś, nie wiem, zasnęli, czy ja nie wiem co, mieli wardy, a... Ale widzę jeszcze coś dobre w tym bliskaku, że warduje nie tylko tutaj, ale też tu. Widziałem, że zacząłem robić dragona, więc się zacząłem w tą stronę zbliżać. No i proszę bardzo. Jeden zabity. Więc teraz skupiam się na smoku. Mamy smoka. Więc trzeba się wrócić na linię. Tutaj jeszcze chcieli walczyć, ale moim zdaniem dużo lepiej. No też to zrobił całkiem nieźle. Gdybym tu był, to może byśmy go zabili, rzeczywiście, ale... Myślę, że nie ma co za dużo walczyć. Jeden kill też, czy tam dwa wystarczą. I smok. Tym razem mam już warda. Buty sobie ulepszyłem w Merkurys. Wiadomo dlaczego. Dodatkowy Magic Resist przeciwko Kassadinowi. Jak najbardziej wskazany. No i proszę, tu go złapał nieźle. Został obity, ale i tak uciekł. Amumu, Smite i Exhaust, ciekawe spele. Warda postawiłem sobie tutaj, od góry, ponieważ na dole tutaj przy smoku coś jest, więc no... O co prawda tutaj może przyjść przeciwnik, niezauważony, no ale miałem tylko jednego warda. No i idzie właśnie Warwick. Nie wiem, czy nie miał ulti, czy był po prostu tak słaby. Ponieważ gdyby użyli ulti, to mogliby mnie zabić. Jak widać, ja nie mam jakoś dużo życia. No i teraz właśnie poprosiłem Amumu o blue, ponieważ jak widzicie, no nie mam many. A bardzo by mi się ta mana przydała do harasu. Tutaj Kayn coś próbował zdziałać, ale nie udało mu się. No i cóż, tu widzę, że przeciwnicy się udają w tym kierunku, więc trzeba się też tutaj udać. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Przerwałem ulti Warwicka. Jest tutaj trzech przeciwników, więc to już jest o wiele za dużo. Poszedł Ignite na Warwicka, ale niestety Warwickowi udało się uciec. Więc czas się wrócić, nie ma co ryzykować, Garen ma ulti. Więc pewnie mógłby któregoś... No może jeszcze teraz by nas nie zabił, ale jeszcze trochę obrażeń i pewnie by nas mógł wykończyć. No cóż, 1200 zł to nie jest jeszcze tak dużo, żebym mógł z tym coś zrobić sensownego. Nawet na Brutalizera nie wystarczy. Więc dwie miksturki zdrowia i Ward. Tutaj bardzo nieźle to wyszło. Zobaczcie, dwa kile dla naszej drużyny. No i ja teraz przyszedłem
Aha, po blue chciałem pójść, no tak. No niestety tutaj nie ma teraz warda, no ale ten, nie wiem czy ktoś zapisał czas, smok się respi co 6 minut, więc jeżeli znacie czas, to... No to możecie wiedzieć na przykład, że przez 3 pierwsze minuty nie warto tutaj stawiać warda albo coś takiego, no nie wiem. Znaczy oczywiście warto z tego powodu, żeby uniknąć ganków, ale... jeżeli chodzi o samego smoka, to nie zawsze. No i cóż, no ważne jest kontrolowanie smoka, kontrolowanie barona, to jest 100, chyba 90 zł na głowę. Tutaj chyba 300 zł i fajny buff. Teraz idę na bota zgankować. Chociaż chyba się to nie uda. Oni chyba też tutaj mają warda. Chociaż... No jak widać, nic to nie dało. Ale ktoś chyba zużył flesza, więc też to jest jakaś zaleta. No i wracam na mida, tam gdzie jest moje miejsce w tej grze. 92 miliony do 41. Myślę, że to naprawdę dobry wynik. No i teraz ulti, wszystko. No niestety nie udało się. Amumu nie chciał wrócić, chociaż tam Kennen pingował, że idzie Warwick. No i źle się to skończy dla niego. Ale udało mi się zabić za to Kassadina. Walka, jak widać, na razie wyrównana, 9 do 8. No i teraz Garen. Oj. Na szczęście Ken mi tutaj troszeczkę poratował, inaczej mogłoby być naprawdę krucho. 1700 zł to już jest coś, z czego można złożyć jakiś item ciekawy. Opisałem oczywiście SS Mid, że brakuje Talona. Kassadina. No Kassadin to jest o tyle dobry champion, że nawet jeżeli jest skontrowany na linii, to ma dosyć dobre ganki i jeżeli mamy team słaby, który, no, nierzadko tak jest, wypingujecie, mówicie SS, a oni i tak się nie cofają, po prostu są ślepymi idiotami, no to wtedy Kassadin i tak się sfiduje. No i teraz, cóż, Amumu znowu zginął, ale ja zdobyłem 2 kille. Teraz Blizzcrank napisał SS w tym dokładnie momencie, w którym Graves się pojawił, więc późne było to jego ostrzeżenie. Na szczęście udało mi się uciec. 5-0 to już jest dosyć dobry wynik. Możliwe, że to mi da sporą przewagę. No i cóż, puszujemy miniony. Ale trzeba przyznać, że Kennen był na przykład dobry o tyle, że gankował często inne linie. Często jest tak, że ludzie stoją tylko na własnej linii i nic nie robią. No i wtedy, jeżeli przeciwnicy gankują, to może być krucho. Także jeżeli jest tylko okazja, macie czas, nie musicie się wracać do bazy w danej chwili, to warto gankować, ponieważ no, pomagacie swoim towarzyszom na innych liniach. Tyle, że znowu powiem wam, że to nie zawsze nie wystarcza, nie zawsze wystarcza. No niestety LOL dużo jest osób, które są tak nędznymi graczami, że nawet jeżeli wy macie 8-0 na przykład do 20 minuty, gangujecie inne linie i tak dalej, to i tak często przegrywacie. No i tutaj był ping z mojej strony, nie wiem, może nie zauważyli. No i cóż, jako że to jest tutaj 4 aż przeciwników, no to natychmiast kiedy to zauważyłem, ruszyłem w tym kierunku, ponieważ no, nasz bot nie miałby tutaj żadnych szans. Myślałem, że może właśnie zdecydują się na dive'a i wtedy wskoczyłbym na nich z silencem, z ulti i ze wszystkim co mam. No i co tam poszedł tamtą stroną.
więc no, musiałem się ruszyć też w tym. A tutaj zajęło mi to dosyć dużo, dużo czasu. Kasadin się wpakował na nas, no niestety zdążył uciec ze swoim ulti. To... Natomiast teraz Warwick jest strasznie głupi, ponieważ, no zobaczcie, my tu wszyscy jesteśmy z tyłu i on to powinien widzieć, ponieważ Kasadin nas widział. Przerzuciłem się na Gravesa. Teraz Warwick. Teraz Kasadin. W ostatnim momencie dało się go zabić. Jak widzieliście, on już kastował swoje ulti. No i teraz nas trzech na jednego. To on nie ma zbyt dużych szans. W zasadzie to nie ma żadnych szans. No i udało się, został zabity. Flesza użyłem, żeby się wydostać spod wieży. Tutaj te miniony często przeszkadzają i ciężko jest wyjść. Jako, że mam prawie 4000 sztuk złota, więc czas się wrócić do bazy i spożytkować to złoto. Przewagę. Kupię krwiopijca, czyli Bloodfilster, jakoś tak. Item bardzo dobry. Większe obrażenia i większy lifesteal. Myślę, że przydatna rzecz. Drugim itemem to jest Fage zamiast Dorana. Pożeracz też dobry item, spowalnia. A spowolnienie, jak wiecie, zwiększa obrażenia talona o 10%. Więc bardzo się to przydaje. Dodatkowo no, mamy więcej życia, co też nie jest bez znaczenia, ponieważ bycie takim strasznym papierem no nie jest za dobre. Co prawda Talon to jest taki asasyn i to nie jest taki typowy melee, ale jednak, no jednak lepiej mieć więcej niż mniej. No i proszę, patrzcie, jeden taki atak, czyli skill E i W i nasz przeciwnik Kasadin nie ma połowy życia. A masz 4 levele przewagi, więc bardzo dużo. Dziwny też ten item Kasadina. No cóż, no nie popisał się chłopak. No i to właśnie też jest Elohel, prawda, że goście grają tacy, którzy nie znają buildów dla postaci, którymi grają. Tutaj Amumu robi blue, niestety mi nie odda tym razem. To jest troszeczkę smutne. No i tutaj udało mi się sfarmić chyba wszystkie te miniony. 130 milionów, Kasadin 49.05.70, więc duża, duża różnica. Twoja drużyna zniszczyła wieżę. Widziałem, że gdzieś zniknął, napisałem wcześniej SS Meet. Teraz pingowałem tutaj. Powrót? No, Kasadin chyba ślepy czy coś, nie wiem. Został właśnie zabity. Zadałem obrażenie troszeczkę Tarikowi, teraz przerzuciłem się na Gravesa. Proszę, nawet dwa trupy jakimś dziwnym trafem. To chyba Ignite wykończył tamtego Talona. Tutaj idzie Warwick. O fuck, Garen. Trzeba się ulotnić. No niestety użył flesza, bo nie było go w tych krzakach. No tak, to jest złe ze strony Warwicka. Ponieważ gdyby ten Warwick mnie zlutował, to oni mogliby wygrać ten teamfight. Niestety Warwick jest zbyt słabym graczem najwyraźniej, albo może nie trafił, ponieważ my staliśmy blisko siebie, więc no możliwe, że on nie trafił. No i cóż, teraz marzy mi się dive, ale to jest niebezpieczne i pewnie skończy się dla mnie śmiercią. Zwłaszcza, że tutaj Grace przyszedł. No i patrzcie teraz. Ulti dobre od Kennena. I proszę bardzo, triple kill. 3000 złota, no niestety Warwick. No i Warwickowi już nie uciekniemy. Zatrzymałem jego ulti. Nie dało się, że nie było szansy, żeby miał uciekł, ponieważ on miał E. No cóż, no niestety. Ale przynajmniej Kennen uciekł.
14-1, no wynik niezły, żeby nie powiedzieć świetny. No teraz oczywiście kończymy Swejże Lodowy Młot, dużo bardzo życia, 700 jak widać, spowolnienie, super sprawa. No i zaczynam budować Guardian Angela, item myślę, że będzie dobry na talonie. Rezisty, fajny pasyw. Napisałem, że się zrespili, żeby uciekali. Tutaj Amumu ładnie uciekł dzięki smokowi. Korki również uciekł. No i cóż, oni zaczęli robić smoka. Jako, że ja się też zrespiłem, no to zaczynam się w tym kierunku zbliżać. Niestety ich jest pięcioro. A u nas Kennen jest na topie, więc no mamy. Nie jesteśmy tutaj w dobrej sytuacji. No ale cóż, oddać tak smoka za darmo. Amumu już ukradł smoka. Ulti, żeby uniknąć fokusa. No i proszę bardzo. Ledwo, ledwo, ale udało się przeżyć. 160 punktów zdrowia mi zostało. No i cóż, we czterech wystarczyło, żeby ich wykończyć. Świetny smite od Amumu, naprawdę. Jak się ten gracz nazywa? Crazy Genetic. Bardzo dobry smite, bo często wiele osób nie wie, po co jest ten smite. A smite jest właśnie dlatego, żebyście mogli zrobić taką akcję jak teraz Amumu. Ukraść smoka, ukraść barona, ukraść blue buffa, jeżeli macie na przykład tutaj warda, widzicie, on robi. Zostało na przykład tam 600 HP czy coś takiego, używacie smite'a i kradniecie buffa. Niektórzy właśnie używają smite'a na samym początku i to jest bardzo wielki błąd, ponieważ wtedy przeciwnik może wam ukraść buffa czy smoka swoim własnym smite'em. Nie muszę mówić, że to tragedia jest w takim momencie. A tutaj Kennen, proszę bardzo, niezła akcja. Udało się im zabić Warwicka. Niestety bali się Garena, ponieważ Garen ma swoje ulti. No chyba jednak nie ma jeszcze. No i proszę bardzo, troszeczkę go ubiłem. Niestety jego flash go uratował. Idę sobie zrobić blue. Bo jak widzicie, jednak blue przydałby mi się na talonie. Często mi brakowało many w tej grze. No tutaj widzimy Tarika z Oracle, który niszczy wardy. Więc tutaj chciałem na niego zapolować, no ale zrezygnowałem z tego względu, że mogli się tam czaić przeciwnicy, my nie mamy tam wizji. Więc nie ma tak co gonić za jednym championem. Się to może bardzo źle skończyć. Lepiej trzymać się razem, no jest tutaj ten... No już powinien Blitzcrank i Amumu dołączyć tutaj na mida. Jak właśnie napisałem, all mid please. No i czas po prostu skończyć tę grę. Teraz znowu korki się odłączył. Skoczyłem na Kasadina ulti. Niestety Kasadin zdążył uciec. Ale coś, przynajmniej zniszczymy wieżę i być może weźmiemy barona. Jak jest z tym pograniem, coś jest nie tak, już pokazuje koniec gry, kiedy gra jeszcze się toczy. Jeszcze tu będzie chyba kilka moich błędów, a przynajmniej jeden, z tego co pamiętam.
No cóż, tutaj nie udało się trafić Gravesa. No i teraz zrobiło się niebezpiecznie, ponieważ gdyby nas złapał ten Taric, no to mogłoby być groźnie. Tutaj niezła sztuczka Korkiego. A teraz to nie wiem, czemu 60 klatek nagrywałem w 60 klatkach. Ten Fraps jest troszeczkę jakiś dziwny. Dziwny program, naprawdę. Gdyby Bendicem nie zawieszał mi programów do edycji wideo, to naprawdę skotałbym w tym programie. Moim zdaniem jest dużo lepszy od Frapsa. Swoją drogą, jak niektórzy robią, że mają na przykład 100 klatek w tej grze. Nie wiem. Nie wiem też po co tyle klatek w sumie. Monitor nie wyświetla więcej niż 60. Fajny ping, co nie? 24 tysiące. No dobrze. Ken znowu się odłączył, żeby przełać topa. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, no ale... W tej chwili mam taką przewagę 30 do 14 kili, że w sumie nie robi nam to wielkiej różnicy. Spingował tamtą wieżę, więc też się tam w tamtym kierunku udaje. I tutaj chyba właśnie będzie mój błąd, nie wiem. Widziałem, że poszedł za nami Garen, więc... Więc czemu by go nie zaatakować? Amumu tu zrobił dive'a. A niestety Amumu ma bardzo mało życia. Ja ruszyłem za Kasadinem i go zabiłem, no niestety reszta mojej drużyny nie ruszyła za mną. No nie miał kto stankować, a mu nie ma HP-ków i dlatego tak się to skończyło śmiercią. No tutaj Wilk zginął. Teraz prawdopodobnie zginie Graves. Tak jest, Graves zabity, więc ich błąd był jeszcze większy. No i poddali się. Także dzięki drużyno, dobrze graliście. A co do moich widzów, to no, trzymajcie się, cześć. Subskrybujcie, oceniajcie. Oczywiście najlepiej z zachowaniem kultury. I jeśli ktoś chce pomóc, to tam w opisie będzie link do założenia konta. Dzięki temu dostanę troszkę punktów w RP. Jeżeli ktoś jeszcze nie gra w LoL'a, to właśnie może sobie założyć przez ten link konto i tym samym mi pomoże. Także to by było wszystko, trzymajcie się, cześć.